Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem przewidywania Da Vinci. Dawno nie było, tak? Racja. Zobaczymy, co Da Vinci ma do powiedzenia. Wiemy, że niektórzy z Was słuchają do samego końca Da Vinci'ego, niektórzy nie. Zobaczymy przed weekendem, co tutaj mówi Da Vinci. For the Bitcoin price, we have finally massive price action. Today we will talk with DaVinci J15 if the price of Bitcoin is heading towards $11,200. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czy cena Bitcoina dojdzie do $11,200. If it is going to shoot through it, very moonboyish, or if it is going to be rejected. I czy przekroczymy tą cenę 11,200, czy będzie po prostu zatrzymanie tej ceny. And go back into the 10,200-ish areas or maybe even below. I czy wrócimy do $10,200 lub niżej. We will talk about all of that. We have 3 or 4 different evidences being in one alignment pointing into a clear direction. I porozmawiamy o tym, co dokładnie nam pokazuje wykres, w którą stronę możemy iść. So if you are already excited, make sure you take a seat. Make sure you smash up that like button right now. And that being said, we want to come to the most important question of today. Da Vinci J15, how are you doing today, my man? I dzisiaj mamy najważniejsze pytanie. Jak się czujesz, Da Vinci? I'm doing great, man. I got my Bitcoin socks on, if you want to take a look. O, i przynajmniej widzicie Da Vinci'ego w humorze, bo ma skarpety Bitcoina. I hope it's... Także raczej wzrostowo. It's not Bitcoin Cash socks. So I'm rare to go so that we can get some high, some like moon boys values here. Nice, man. How nice. You doing, Chris? Yeah, doing very well. Jak się ty czujesz, Chris? Looking at the prices, it looks quite friendly, but man, who knows what is happening next, but this is exactly what we want to find out in today's episode. Kto wie, co się zdarzy później, dlatego chcemy znaleźć coś w tym odcinku. So, how about we pull up the charts, your magic charts, and see what is happening right now, and more important, what is likely to happen next, because as you already, prior to the video, you mentioned, there are 3 or 4 different things pointing into a clear direction. So, may you please introduce us to that and let us know what is going to happen next, most probably. I teraz, jeżeli mógłbyś pokazać na twoim wykresie, co się wydarzy w kolejnych dniach. Yeah, I'm sure you guys don't want me to pull up my socks again, so... Oh, you can... Okay, czekaj, tylko pokażę swoje skarpetki jeszcze raz. You can do it all the time and all day long. Also, very quickly, while you are pulling up the charts, for everyone watching, you know we have a little surprise right now. For everyone who is or who isn't subscribed or like signed up on Bybit, you... Aha, czyli kto jeszcze nie jest na Bybicie, może MM Crypto dostać $60, jeżeli ktoś złoży 0,1 Bitcoina depozytu na Bybicie za darmo. To nie jest, no, za darmo w sumie, bo jeżeli zagramy na Bybicie, na tej ich giełdzie, którą reklamują, albo $110, jeżeli złożycie depozyt 0,2 Bitcoina. Oni mają tutaj oczywiście u siebie link pod filmem, także w opisie jest link do oryginału, możecie wejść, jeżeli ktoś jeszcze nie był na Bybicie. Ktoś tutaj wczoraj na Patronite mówił, że Bybit nie przycina tak jak BitMEX, powiedzmy. O, okej, przejdźmy na wykres od razu. Well, I love my 61.8 and so does Bitcoin. Kocham swoje 61.8 na Fibie. Right, so i tak samo Bitcoin. We can see that Bitcoin is rushing up to the 61.8. Widzimy, że Bitcoin, no, prawie chce dojść do tego 6.18 na Fibie. And it's converging, unfortunately, people, it's converging on the daily time frame here. Is this the weekly? It says W's here, but it's supposed to be daily, right? Strange, right? Okay, yeah. I jesteśmy na daily teraz, na dziennych. Well, exactly. So, anyways, the daily is converging right at this
trend line here with the trade with the 61.8. So... I jeżeli chodzi o dzienny wykres, widzimy, że no, ta linia trendu pokrywa się 618 na Fibie. To jest cena $11,177. So, you know, the thing is, this, we always said in this class is in the what's it called, the rational investor classes, Mountain Man, he always trades at 61.8. He always makes money. I mówiłem nieraz o tym Mountain Man, który ma też swoje klasy i na swoich też tutaj mówimy, że on zawsze gra na 618 na Fibie. It looks like he's about to get paid. I wygląda na to, że może dostać wypłatę. But you know what, I wouldn't rush into this trade, the Mountain Man trade, because nie jest to trade, na który bym po prostu z bomby wszedł, czyli no spieszył się z nim. I mean, it takes a lot of balls. Bo trzeba mieć po prostu jaja, żeby wejść teraz w Bitcoina i no, dojść do tego 618 na Fibie. Just straight up, without any other reason, to just trade that level. Żeby po prostu wyjść i bez jakiegoś innego powodu wziąć tutaj ten trade. Sprawdźmy, bo oni mają tutaj na tej cenie 10,887. Wiemy, że 2,5 godziny później ta cena spadła i widzimy, że już jest $10,432. Czyli jeżeli byśmy weszli w ten trade, no to cena Bitcoina poszła w zupełnie przeciwną stronę w tym momencie. No i teraz, jeżeli oglądamy taki nawet film 2 godziny później, będziemy szukać odpowiedzi, jak Da Vinci na przykład mówi nam o tej drugiej stronie medalu. Na razie o niej nie słyszymy. Yes, we look for some sort of like divergence into that or something like that to give us a reason other than just the 61.8 to go. Powinniśmy szukać jeszcze dywergencji gdzieś tutaj, żeby na tym powodzie wejść właśnie w ten trade. To go short. Because here's the thing, right? If it fails, right? Because you know the 61.8 doesn't work 100% of the time. I pamiętamy, że 618 na Fibie nie działa w 100%. No trading plan does. And it, i żaden plan tradingowy nie daje 100%. It blows through this, we can see this thing can if we break this 12,300 level. I jeżeli przejdziemy ten poziom $12,300, we can see some serious fireworks. Możemy zobaczyć naprawdę ciekawe fajerwerki. But we have to break that, of course. Ale najpierw musimy przebić ten poziom. Because the reason why we could see some serious fireworks here, and if I get this right drawing tool and just take this magnet off. I powodem, dlaczego możemy zobaczyć te fajerwerki, is because we've got a little bit of a W-ish happening here. Mm. Bo mamy tutaj tą formację W. Very big. Well, not a little. It's very big. I'm gonna redraw that one. Because I don't like the way that looks. Looks like, there we go. I poprawię to, bo nie podobało mi się to, jak to wyglądało. Wow. Right? And so if we can just break this level here. I jeżeli możemy przejść ten poziom 12,300. That could mean that we want to see some serious fireworks. To może oznaczać, że możemy zobaczyć ciekawe fajerwerki. To the upside, but we have to do that, and that's we're a little ways from that. We've got this Mountain Man level, which is very hard level for any price action to break through. So let's just take a look at what the indicators are doing. Oops, hang on. So let's. I no ta cena najpierw 618, 11,177 musi zostać przebita, no i potem to 12,300. Take a look. So I mean. We're just moving out on daily here, out of stupid here, right? Here the prices were like in the stupid area where people were like selling their bitcoins, like oh my god, no. I poruszamy się tutaj w górę, tu mamy RSI z The Willy na jednym wykresie, czyli RSI jest powyżej 50 i widzimy, że no tutaj ludzie zaprzestają sprzedawać bitcoina. So and we've crossed over on the MACDs, right? So things are looking still shiny. I jeżeli chodzi o MACD, przechodzimy tutaj no tym pozytywnym przejściem, crossoverem.
I don't like, if we roll over, unfortunately, what I don't like is this might turn into a divergence somewhere like this. I co mi się tutaj nie podoba, to może być też dywergencja na MACD. We roll over, but the good news is we have to, if this divergence, for the divergence to confirm, we'd have to break this histogram down here. We'd have to break all the way down here, which would be... I żeby to się potwierdziło, no to musimy dojść do tego poziomu, który mieliśmy wcześniej, który zarysował na dole. A lot of selling pressure. Dlatego musiałby być dużo presji sprzedażowej. Czyli to jest pozytywna wiadomość na temat tej dywergencji. It's not valid until it breaks down here. Not yet, yes. And also what's very interesting here in the price action right now on the daily is we can see that the price right now is in alignment with the 61.8 with the resistance of the descending triangle, and also time-wise it makes a lot of sense right now. So we can see the time. I jeżeli chodzi o to, co tutaj mówimy, 6.18 na Fibie, to jeżeli widzimy ten trójkąt opadający, ta cena 11.300 jest na tej linii oporu, czyli ta górna linia dokładnie tutaj trendu, albo ta linia trójkąta, która pokazuje nam, że możemy dojść do właśnie tej granicy. The resistance and the 61.8 being in an alignment, which points clearly into the direction that at the 11,200 level we might see some serious resistance. I jeżeli dojdziemy do tej 11,300, powiedzmy w cenie Bitcoina, to możemy zobaczyć bardzo duży opór. So I think DaVinci, what we could say is in the first step, it is very important to look if we can hold, if we are going to be rejected or if we can crush through that resistance before taking any further actions and looking for higher price levels. But what would you say if we break this resistance of 11,200? Do you think that a price target of 12,300 in that particular case would be likely? And also, quick reminder for everyone who watched, like I think it was a week ago, the episode where you had your price like call or something, like however you want to call it, of 9,600-ish, and where everyone who got in that trade, would you still be in that? Would you be looking out for nibbling out at 11,200? What's the exact game plan for everyone who is currently in a long position? Okay. I teraz mam pytanie do ciebie, DaVinci. Co, jeśli przejdziemy tą cenę 11,300, jeżeli dojdziemy na 6,18 na Fibie do tej granicy, czy ta granica 12,300 jest w zasięgu, czy jesteśmy w stanie do niej dojść? I co jeszcze o tych inwestorach, o których mówiliśmy, gdzie, żeby wejść na przykład w longa na 9,300, 9,500, czy oni nadal powinni być w longu, czy przy 11,300 ewentualnie, czy 11,200 wychodzić z pozycji? Jaki jest twój game plan? Well, if you're in a long position, you should take a little bit of profits here. Jeżeli jesteś w longu, w tym momencie powinieneś wziąć trochę profitu. And see if you can ride this thing higher. I zobaczyć dopiero później, czy można iść z tym jeszcze wyżej. It could go a lot higher, right? Może iść dużo wyżej. It could be way up here before at the 78.6 before we roll over. That's a possibility. 11,000. $675, right? I to jest prawdopodobieństwo, bo możemy dojść do 11,600 dolarów. That's also a possibility. It could just, you know, quickly shoot up there and then come back down. I wtedy możemy też mieć powrót z tej pozycji niżej. But I think we're going to have one more test here, because you know markets love to do the W, especially a W inside of W. Wydaje mi się, że będziemy mieć jeszcze jeden test tutaj, bo market lubi robić formację W. Formacji W. That's most likely what we're gonna get. So we could get something like this and something like this, and then. Gdzie możemy mieć coś takiegoś jak tutaj, czyli dojście do tej ceny, którą mamy teraz, i spadek do 10 tysięcy ewentualny. I mean, okay, see ya when I see ya. I wtedy see ya when I wanna see ya, czyli zobaczymy się, kiedy się zobaczymy. Yes. So like. You know what? We need a t-shirt with that one also. See ya when I see ya. Potrzebujemy taką koszulkę z tym napisem. See ya when I wanna see ya. For real. Like
Always, always when the Bitcoin price is breaking through, I'm thinking about that. So what you are saying right now is that the Bitcoin price is most likely to be rejected at the price level of 11,200. O czym teraz mówisz, to prawdopodobnie najwięcej szans jest na odbicie tej ceny, czyli no, na niepokonanie 11,200, tylko powrót jeszcze do granic 10 tysięcy. Having a smaller retracement and then breaking through. I dopiero za drugim razem powrót w granicę właśnie 6,18 na Fibie. The descending triangle to the upside for good, actually to the upside, so through the resistance. Yeah, exactly. Dokładnie. But keep in mind, right, that this is a bearish pattern that we have here. Trzeba pamiętać o tym, że to, co tutaj się dzieje, no to jest pesymistyczna formacja. Overall, but I'm not sufficiently convinced that we are going to dump down here. Ale nie jestem za bardzo przekonany o tym, że zejdziemy dużo niżej teraz. The moon boys have control of this market. Moon boysi kontrolują ten market, czyli byki. They want this thing to go nuclear. They want to go nuclear now. I oni właśnie chcą mieć teraz w postaci takiej bomby nuklearnej teraz. Dude, we have cash on deck. The Moon Boys have so much cash, man, to buy this thing up. I dokładnie, tak jak Chris mówi, Moon Boysi, czyli byki, mają bardzo dużo pieniędzy, żeby kupować w takich granicach. No, troszeczkę pozytywnie chłopacy są nastawieni do tego marketu. So, yeah, let's hope that this line holds, this support at 9260-ish, that this one holds actually. I miejmy nadzieję, że 11200 będzie trzymać tą granicę. So right now we have the for everyone who got into that long trade, actually congrats man, it's a 10% gain with a 10x leverage 100%. Jeżeli ktoś wszedł w tego longa, o którym mówiliśmy wcześniej, 9300, 9500, no to ma około 10% wzrostu i jeżeli wziął na dźwigni razy 10, no to ma 100% profitu. That's actually great, but you would say take some chips from the table and look forward for some price increase. Ale ty w tym momencie mówisz, żebyś wziął profity w tym właśnie czasie, żeby coś wziąć ze stołu. The future, but take some. No i teraz jeżeli byśmy podsumowali to zdanie, no to faktycznie tutaj Da Vinci w tym momencie miał rację, bo wiemy, że $400 od tego momentu już spadł. Bitcoin. Profits from the table, just to be sure, and maybe also move your stop losses. For everyone who is not in any trade right now, for everyone who is looking at the most recent price action and also to the price action in the nearest future, what would you suggest for those people? So, jeżeli ktoś nie jest w żadnym tradzie teraz i chciałby wejść, co, jaką sugestię masz dla tych właśnie ludzi? Everyone who is looking for a trading setup right now. Well, let's just try to see what we got here on a what's it called, a AB equals CD, but I don't really like this one. Zobaczmy, co mamy tutaj na ABCD, ale nie podoba mi się to. But it is working. It is pretty much working. You can say, hey, this AB equals CD could play out. It's way too high in my for my liking. I think it looks a little moon boyish. Yeah. This is way too moon boyish for me. I mogłoby tutaj to zagrać, ale jest to za bardzo strome, czyli za bardzo moon boysowe, czyli prowadzące do no parabolicznego wzrostu, o którym nie jest przekonany Da Vinci. Let's see here. Where does this take us? Close to the 61.8. A little too high. Troszeczkę za wysoko. For my liking, żebym to polubił. Let's see here. We don't have any other trade pattern. We could also go to maybe from here to. We could also shrink this down, but I think this has already been played out. I mean, this one right here. Możemy oczywiście to zmniejszyć, ale to wydaje mi się, że już było zagrane na tym ruchu ostatnim Bitcoina. I think we got that already. Yeah, that's already done. I mean, you're it's like it was pretty much done in that trade right there. So really, you've got nothing to trade off of unless we go down to a low, even lower time frame. W tym momencie tak naprawdę nie ma takiego wyrazistego trade'a dla mnie, jeżeli mielibyśmy tylko spaść troszeczkę niżej. To trade.
And you know what? You know, I want to talk about this because I want to do it on my channel, but I don't know if I'm going to have the time, so I'm going to do it here. I chcę porozmawiać o tym, bo nie wiem, czy będę miał czas na swoim kanale, więc porozmawiam tutaj, więc każdy uważa, że dźwignia razy 100 to jest, powiedzmy, coś bardzo złego. I no, troszeczkę nie do końca. Jeżeli wiesz, co robisz z dźwignią razy 100, trading with it is really bad, right? But jeżeli nie wiesz, co robisz, no to wtedy jest to bardzo złe. On a lower time frame and a lot less money. Ale jeżeli masz dużo mniej pieniędzy i na mniejszej skali czasowej, 100x leverage can work for you. Jeżeli chodzi o 100-krotną dźwignię, może to działać dla ciebie. Ja nie będę polecał 100-krotnej dźwigni, ale wiem, że niektórzy grają. Dajcie znać w komentarzach, czy wygracie na no, razy 100 na dźwigni. From here to here. Let's just say you wanted to short the 61.8, right? Because on a lower time frame. I przejdźmy teraz na krótki czas. Jeżeli chcecie na przykład zrobić shorta. That would be a not bad trade right here. Let me just show you. To nie byłby zły trade, jeżeli byśmy tutaj to tak wzięli. Short. You can short the 250 the mountain man. Let's just say you want to do it. And you want to only lose 50 bucks. Right? I jeżeli chcesz stracić tylko 50 dolarów. Because that's something you can handle. Bo to jest coś, co możesz ewentualnie stracić. Cancel. Delete. And you're going to go to the 78.6 is where you're going to where you're going to do a stop loss. I na 0786 zrobisz stop lossa. See here how that well that works out. 78.6, yeah, right here. And you're not going to be greedy. You're only going to take a 2-to-1, which is fine because look, there's a nice little gap there, right? I nie będziemy tutaj chciwi, weźmiemy tą no, pozycję 2-to-1, co tutaj właśnie pokazuje. Easily can be filled. Mamy też tutaj przerwę, która może być łatwo wypełniona. You got in, and now it's coming down, the market's coming back down, and with luck, probably will do that. Weszliśmy na 6.18 i market chce zejść niżej. I prawdopodobnie to zrobi. With easy, but look at how much percentage you get. 0.23%. I zobacz, jak mało procentów bierzesz. 0.23%. Now, I wish I had a spreadsheet open, but basically, how are you going to profit $50 on 0.23%? Because what you need to do is bet around about $20,000. But I only got a. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jak jesteś w stanie wziąć jakikolwiek profit, jeżeli no zarobisz tylko 0.23%. Na przykład musiałbyś położyć 20 tysięcy dolarów in my Bybit account or whatever account you're using. And well, if you use leverage, jeżeli używasz dźwigni 100x leverage, you can buy 20,000 or whatever it is that whatever amount of money you need. Możesz dostać wtedy te 20 tysięcy dolarów, które potrzebujesz. I wtedy tylko poświęcasz 50 dolarów. This particular trade, right? You just use the, you know, a spreadsheet. You just fill out the numbers. That's what I do. And I put in the percentage, right? Because you can do that here. You put in the percentage, and then say, okay, you know what? I only want to lose 50 bucks. I put in the $50. How much? I wtedy chcę stracić tylko 50 dolarów. I want to lose, and it tells me how much I need to. I wtedy też chcę zobaczyć, do jakiego, no ewentualnie, do jakiej granicy chcę dojść. I wtedy dostaję bardzo duży zwrot, jeżeli stracę tylko 50 dolarów. Jeżeli ten trade wejdzie, bo to też trzeba dopowiedzieć. Just put in that large number that with the 1000x, 100x leverage.
because your 100x leverage is not only going to get blown out by 1%, right, loss, it's easy to just, okay, you know what, I'm only going to lose the $50. That's nothing. That's like maybe, you know, 5% of your portfolio. I jeżeli chcę stracić te $50 lub zaryzykować, no to zawsze jest to $50, a nie powiedzmy $20,000 na tym tradzie. And you're willing to risk that. And so if you win, you get $100. Jeżeli wygrasz, dostajesz $100. So that's one way to use the 100x leverage na takim małym procencie. I to jest jedna z rzeczy, której można jeszcze z sensem używać ewentualnie takich dużych dźwigni. Pamiętajcie, że dzieją się różne rzeczy też na tych giełdach, gdzie setka może was wykosić we 3 sekundy też, nie? Na wzrostach lub spadkach. To jest też ważne, żeby przypomnieć. I ja, no oczywiście, bym nie polecał setki, tylko lepiej sobie tutaj spokojniej grać. Ale Da Vinci mówi, że no jest taka rzecz, że można położyć setkę razy 100 na dźwigni, jeżeli chce się stracić tylko $50 lub zyskać stówę na takim małym ruchu. When trading on the lower time frames. You know what? I actually agree with you, but I want to set some disclaimers here because. Wiesz co, tak naprawdę zgodzę się tutaj, ale chcę coś tutaj powiedzieć wszystkim ludziom. Because that's very important for everyone who is considering to put small amounts for 100x leverage. Dla każdego, kto chce wrzucić chociaż cokolwiek na setkę na dźwignię. Don't do it on market orders. Put in your limit orders. This is like so important. Nie rób tego na market orderze, tylko na limicie. And be aware of the fees involved because for. Pamiętaj też o opłatach, które są. 100x leverage, of course the fees are higher. Bo na 100 dźwigni te opłaty są dużo droższe. Than for a 20x leverage. Niż na 20. So you have to calculate that and you have to be aware of that because. Musisz to skalkulować wszystko i musisz wiedzieć o tym. Because otherwise you cannot make any profit calculations. So definitely make sure you are aware of that. I pamiętaj o tym. And it's actually a very nice thing to say that because everyone who wants to do it, you know what you have to know what you are doing, otherwise you will get wrecked. And also. I każdy, który chce wejść w taki układ, no to musi wiedzieć, co robi, bo inaczej zostaniesz bankrutem. Like trade with small amounts. I zawsze tradujemy z małymi liczbami tutaj. Pamiętajcie, że Da Vinci sprawdza lewą stronę wykresu. I to jest fajnie, jak zawsze patrzymy na lewą stronę. Wejść tutaj, spoko. Teraz jesteśmy też w tej granicy. Jeżeli ktoś by wszedł na $50, ok. Wtedy teraz widzimy, że faktycznie na szorcie by zyskał. Ale to jest bardzo duże ryzyko. Grać na dźwigni razy 100, no to jest już praktycznie hazard. To jest tak, jak ktoś by chciał wejść w hazard i zagrać na dźwigni. Jeżeli ktoś wie, co robi i zna się na wykresie, no to dźwignie są o wiele mniejsze, ale trzeba wtedy włożyć dużo więcej kapitału. I wtedy mamy większe widełki pomiędzy stratą, likwidacją, a zyskiem. Yeah, exactly. So, looking at this time frame, I mean, we have, again, let's see if we have any kind of trade with this particular, because this is going higher probably today. I prawdopodobnie to idzie wyżej dzisiaj, czyli już tutaj no, nie miał racji. Got it backwards here. Switch. Oh no, that's right. Actually, because that's where we want to come back down to. 61.8 came into the close to the 61.8, and yeah, not quite, but I guess we could just take this here to here. And look for possibility up here all the way. No, I wouldn't take that one. I jeżeli chodzi o AB, CD, to też nie zaciekawie. 618 nie do końca tutaj szedł wcześniej. Because I'm looking for some sort of matching values with the with the fibs or something like that. With. I szukam czegoś na wykresie, żeby mi podpowiedziało, czy mogę tutaj wejść w ten trade. With the, our current fibs way up in the 1200 level, so yeah, this is not going to take us there. Yeah. So, I mean,
Nie ma za dużo, co nam pokazuje wykres, żeby wejść w ten trade, powiedzmy, prowrotowo. I jeżeli masz jakiś plan, no to sugeruję, żebyś wszedł, a jeżeli nie, to po prostu czekać na to, co nam pokaże wykres. Is there any point in time in the future for everyone who is not in a trade right now, with a possible scenario, for example, if we reach that resistance of 11,200, is there any trade to be taken, maybe a breakout trade or something like a breakdown trade? Czy widzimy na skali czasowej, kiedy to może się wydarzyć, jeżeli dojdziemy do tych 11,300, czy powiedzmy w drugą stronę? Yeah, I think you can see that this is converging up here today, sometime today or tomorrow. Możliwe, że dzisiaj lub jutro dojdziemy do 11,200. Well, for the this is today's Friday, so this is not going to show up here for tomorrow. But so most likely today we're going to converge right up to the 11,300. I bardzo możliwe, że dojdziemy dzisiaj nawet do 11,300. No na razie spadliśmy do 10,400. $50 on the futures, the CME futures. Czyli widzimy, że tym razem nie poszło Davinci'emu, ale no, też nie będę proponował tutaj dźwigni razy 100. Jeżeli ktoś nawet wie, co robi, no to ten market jest za bardzo, ale niektórzy grają na tej dźwigni, bo po prostu uwielbiają hazard, więc wtedy nie będziemy zabraniać tym ludziom, którzy no, chcą grać na takiej dźwigni. Zobaczę, czy tutaj jest jeszcze coś do podepnięcia, jeżeli nie, zobaczmy jeszcze, bo chwila tutaj coś jest. If we were to go bullish, right? And where's the 23rd of? Jeżeli mielibyśmy pójść tutaj jeszcze wyżej, zobaczmy, kiedy wchodzi BACT, 23, tak? Also, everyone, please, everyone in the comment section, let us know what do you think, what will be the impact of BACT, right, because this is a very, very highly discussed topic. I my też się zastanawiamy, jaki to będzie impact, czyli co nam powie BACT. Right now, we have one part of the people saying BACT will be extremely bullish once it comes out on the 23rd of September, and the other part of the people say that it is going to be extremely bearish, that we are going to get dumped on, like for the with the CMEs. I niektórzy mówią, że to będzie ekstremalnie pozytywnie, a drudzy mówią, że to będzie ekstremalnie negatywnie dla ceny Bitcoina. Także dajcie znać u nich w komentarzach, co myślicie. Tutaj też możecie. 2017. Let us know what you think about that. That will be really, really great, and we will try to answer as always each and every comment within the first 24 hours. So yeah, David, what are your thoughts? Yeah, I mean, we could do some shenanigans. We could break up to here, right? Try to get out, break up, and then come all the way up here. And only on this day, see ya. I możemy zrobić dokładnie to, że będziemy wzrastać do, powiedzmy, nawet 11-12 tysięcy do baktu, ale przy pojawieniu się baktu będzie mocny spadek. Right, so that's a possibility where we all get excited as we come up to this point, going, yeah, BACT's gonna take us to the moon, and no. Gdzie każdy będzie mówił, że BACT weźmie nas na księżyc i wtedy, no niestety nie. So be careful of that, right? That's... Może się zdarzyć zupełnie inna rzecz. Możemy iść niżej do baktu i pójść w górę. Tego tak naprawdę nikt nie wie i nie jesteśmy w stanie tutaj dojść takim właśnie no, gdybaniem. Quite a possibility now that we know that BACT's coming on the 23rd. Usually that kind of good news is actually bearish on the market. Zazwyczaj takie wiadomości na markecie są raczej no, pesymistyczne co do ceny Bitcoina. Even though it sounds fundamentally strong, może to brzmieć fundamentalnie mocne, right? That's only in the long term. Does it... ale to jest tylko w długim terminie. Fundamentally have a positive impact, because most people buy the rumor and sell the news. Exactly. Bo większość ludzi kupuje ploty, sprzedaje na newsach. Exactly, but up until that moment, we will definitely drop a lot of content on your heads, guys. Ale do tego momentu na pewno wyjdą tutaj z niejedną audycją. No, widzicie, że Phoenix tutaj też dodaje CryptoQ University, którego się słucha raz w tygodniu i ma się troszeczkę
więcej spokoju niż jeżeli się słucha bardzo często audycji o wróżeniu z fusów, bo na mniejszej skali czasowej, z tego co się nauczyliśmy już chyba wszyscy, jest dużo trudniej przewidzieć ruch ceny, tak jak nam to pokazała ta dzisiejsza audycja, gdzie raczej prowzrostowo 11, 11200, Bitcoin spada 10400 i to nie jest do przewidzenia. Takie rzeczy nie są do przewidzenia, ale jeżeli patrzymy na to z wyższej perspektywy, jak patrzyliśmy na CryptoCree University, gdzie jesteśmy w stanie podejść nawet jak w tej audycji z dwóch stron płotu i uważać na te poziomy i wtedy dopiero ewentualnie podejmować jakąś decyzję, no to jest, wydaje mi się, o wiele bardziej no prawdopodobne, że na tej zasadzie jesteśmy w stanie wejść, powiedzmy, po przekroczeniu na przykład 21-tygodniowej średniej kroczącej, bo to historycznie przez dłuższy czas mówiło o większych spadkach, jeżeli przejdziemy dołem. Także każdy niech bierze sobie tę audycję wróżenia z fusów pod siebie. Tak samo przewidywania Da Vinci. Wiemy, że Da Vinci świetnie przewiduje psychologiczny aspekt, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, co się działo na MT Goxie, kiedy było można zainwestować w Bitcoina. Troszeczkę słabiej mu to idzie z przewidywaniami, oczywiście na wykresie, ale też czasami trafia, jak to każdy analityk techniczny. Także mam nadzieję, że wam wytłumaczyłem. Ja już biorę się za kolejne Dzień Dobry Krypto. No i widzimy się ponownie już za parę chwil. Życzę wam wspaniałego wieczoru i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.